Kiedy wybieram muzę, nawet sobie nie zdaję sprawy, jak nieraz muzyka się super wpasuje w wasze maile, jak to po prostu zabrzmiało. Kobranocka, siema Jurek, a czy na tegoroczny łód osoby niepełnosprawne tak, żeby miały zakaz wjazdu autem, pisze Łukasz. Możecie wjeżdżać autem, tylko macie pole Malinowskiego, to tam będziemy was wszystkich kierowali. Ja mówię o autach, które nie wjeżdżają tam, gdzie jest wzgórze ASP, gdzie idziemy tym wzgórzem ASP, to będzie głównie dla piechurów, dla tych, którzy przyjadą z namiotami, którzy wysiądą z pociągów. Tam po prostu te samochody także i dla czystego bezpieczeństwa nie będą stały. Ale całe ogromne pole Malinowskiego i nie tylko tam, bo będzie jeszcze wytyczonych dużo innych parkingów. Wszystkie one będą dla was. Wszystkie będą po to, żebyście zacumowali, stanęli i żebyście się przez te kilka dni dobrze z nami czuli, bo tak naprawdę już pierwsze aktywności zaczynają się we wtorek. No taki już jest festiwal dla bywalców, każdy wie o co chodzi. Czyli drogi Jurku, w tym roku mało piszę, ale słucham niemalże każdej twojej audycji ZBC, będąc cały czas sercem z tobą. Lecz to, co chcę powiedzieć tutaj, to to, że czerpię wiele radości słuchając czytanych przez ciebie listów, które pisane są przez jakże szerokie grono słuchaczy twojej audycji. Jak najbardziej, Jurek, a przeczytaj wiele z tych wspaniałych maili na spotkaniu z policją. Why not? Pozdrawiam cię po Gatida. Gatida, który razem z nami wybierał też między innymi muzę na scenę Viva Kultura. Dlaczego nie przeczytać? Tak, ja już o tym mówiłem. Kilka tych maili biorę ze sobą. Jutro mamy bardzo ważne spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim i będziemy także mówili o bezpieczeństwie. Cały czas o tym mówimy. Te wasze maile dodają no niesamowitego ducha. My wiemy o tym. No my też organizatorzy o tym wiemy. Ale generalnie od was usłyszeć to jeszcze raz, to także bardzo nam pomaga. I jeszcze raz pisze Bartas. Nie zapomnę koncertu Jelonka w 2014 roku, gdy artysta przerwał koncert, bo coś niedobrego stało się wśród publiki. Medyczny patrol szybko i sprawnie zrobił, co trzeba. Wspaniale, panie ministrze, oto dowód. A co w muzyce podróży, pisze Bartas i jeszcze wiadomość od mamy. Jurek, nie byłam nigdy na ucoku, ale wierzę na słowo mojemu Bartusiowi. Za każdym razem, gdy był, dzwonił do nas, zawsze trzeźwy, choć napoje pija tam. Zawsze radosny i zawsze zadowolony i bezpieczny muzyczny świr. Ale ja słyszałem, mamo, tato, że będziecie na tegorocznym przystanku. Przynajmniej serdecznie zapraszam. Istotnie o tym mówimy ze sceny. Przeżyć trzeźwo, jak najbardziej trzeźwo, przystanek Woodstock. Nic bez zmian. Musicie mieć ze sobą dowodzik osobisty, czyli pokazać przy zakupie żetonów, jeżeli to będzie tak organizowane jak w zeszłym roku, aby kupić napój. Ale także zwracajmy na to uwagę, co się dzieje obok nas i wystrzegajcie się wszelkich wynalazków proponowanych wam przez osoby, których nie znacie. Nie chwytajcie od nich niczego. Lepiej niekoniecznie brać coś, co można spożyć, wlać w siebie, czy jeszcze coś z tym zrobić. Bądźcie w tej mierze ostrożni. Powiem wręcz głośno, dopalacz na dzień dzisiejszy to najgorsze, podłe ścierwo, które po prostu niesie za sobą tylko i wyłącznie ból nasz i tego, który ten dopalacz użyje. To jest po prostu rzecz piekielnie zła, piekielnie zagrażający nie tylko takim momentom jak festiwal, ale także życiu codziennemu. Mówi się o tym bardzo dużo. Zróbmy wszystko, żeby kolesie, bo to zazwyczaj jest jakiś męski zawód w tym zakresie, nie wchodzili na przystanek Woodstock z tym świństwem. Bardzo o to prosimy. I moi drodzy, pierwsza taka wyczytanie naszych organizacji pozarządowych, jest tego bardzo dużo. Zacznę od Czeski Dom, Węgierski Instytut Kultury, Stowarzyszenie Maje, Społeczny Komitet Organizacyjny Wioska Słowiańska, Grzegorz Dębiński, Centrum Edukacji Międzykulturowej Esperanto, Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa, Dorigami, Ceramicy Kasia i Andrzej Czerniec są już z nami od zawsze, FIT Matka Wariatka, Himalajsi, Polish Outdoor Group, Capoeira, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Zielonej Górze, Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Familia, Content House, Fundacja Fani Mani, Hacker Space, Jan Barciszewski, Stowarzyszenie Explorers, Fundacja Impossibili, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Niewidzialna wystawa to tylko część, za moment druga część tego, co będzie się działo. Przy okazji, panie ministrze, może by pan wpadł do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To jest na stałe rozstawiony namiot, także z kolegami z Niemiec. Zobaczy pan swoich kolegów i koleżanki w pracy. To jest coś niezwykłego. 2009 rok, krótki, ale mocny speech, czyli Guano Ace. Guano Apes, Open Your Eyes. No taki utwór dla ciebie i dla was. Lecimy. Exploited, moi drodzy, to jest wiadomość najważniejsza. Nie zagra,
ale New Model Army w to miejsce. O godzinie 19:24 w piątek gra New Model Army na dużej scenie przystanku Woodstock. Myślę, że tak samo wielka, ogromna legenda, która będzie razem z nami, z Woodstockowiczami, bardzo się podobała, kiedy zapowiedziałem, że będą razem na przystanku Woodstock. I uwaga, kolejny gość, Bartłomiej Topa i Łukasz Kościuczuk. Bartłomiej Topa, aktor teatralny, filmowy. Grał m.in. w produkcjach Wojtka Smarzowskiego, Wesele, Dom Zły oraz Drogówka. Zaangażowany na rzecz pomocy osobom z autyzmem, Fundacja Synapsis i także Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom, Klub Gaja. A Łukasz Kościuczuk to koordynator kampanii społecznych Fundacji Synapsis, działającej na rzecz osób z autyzmem. Chcemy bardzo rozmawiać o tym, jak celebryci, ludzie znani, ludzie z twarzami, jak aktorzy mogą także brać udział w kampaniach, które przynoszą niezwykłe korzyści. Będą z nami dokładnie w sobotę o godzinie 11:30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Bądźcie razem z nami. Uwaga, uwaga, powtarzamy to już i teraz możemy potwierdzić. Dzisiaj można już kupić bilety na wielki mecz na stronie ebilet.pl. Na wielki mecz, który będzie 3 września w niedzielę na Stadionie Miejskim w Legii. TVN kontra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za wszystkie bilety, które kosztują 15 zł, a także SMS-y wysłane w tym dniu, będziemy chcieli kupić karetkę pogotowia wielofunkcyjną dla Centrum Zdrowia Dziecka. Mam nadzieję, że nam się to uda i że będziemy mogli wszyscy razem z tego korzystać. Uwaga, 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 uwaga. Dzisiaj także spotkanie z Maciejem Szturem, czyli nasze spotkanie na SP o godzinie 16, a Organek we czwartek tradycyjnie o godzinie 18 z 21 przystanku Woodstock, a jutro zapraszamy oczywiście na naszą Woodstockową dziesiątkę. To już tradycyjnie gramy dla Was Waszą muzę i szkolenie pokojowego patrolu 30 czerwca, 2 lipca i 21-23 lipca. Tam jeszcze mamy ostatnie wolne miejsca, także zapraszamy do współpracy z naszym szpitalem medycznym. A teraz zapraszam Was, kochani, na relację z naszego spotkania z liderami, które miało miejsce w weekend. Fantastyczne spotkanie. Jesteśmy wszyscy pełni energii, aby jak najbardziej bezpiecznie pracować z Wami. Jeżeli macie jakieś pomysły na dotyczące bezpieczeństwa, piszcie. Coś może nam jeszcze możecie podpowiedzieć, ale to bezpieczeństwo zależy od nas. Oglądajcie, a my tymczasem jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim na spotkaniu z Komendą Główną Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pozdrawiam Was gorąco. Guano Apes, a niech będzie Guano Apes. Szkolenia tutaj w tym miejscu organizujemy już od 15 lat. To jest takie nasze centrum, nazwałem to centrum wolontariatu. To tutaj ich uczymy, to tutaj ludzie się zgłaszają przez cały rok. Czy jest zima, czy jest jesień, czy jest piękne lato, prowadzimy takie kursy. Zaczynają się w piątek, trwają cały piątek, sobotę, niedzielę wręczamy bardzo piękne certyfikaty, właśnie takie bardzo kolorowe, ale to są bardzo ważne certyfikaty mówiące o tym, że kursant ma wiedzę w udzielaniu pierwszej pomocy. Tą taką najbardziej podstawową, ale skuteczną. Tutaj, w tym miejscu, ponad 10 tysięcy osób te kursy ukończyło. A my standardowo, przed przystankiem Woodstock, zawsze o tej porze spotykamy się ze wszystkimi liderami, aby odprawę taką ostatnią uczynić razem. Aby także przygotować się do tych wyzwań, które co roku są inne. Co roku przystanek Woodstock te wyzwania stawia inne. I dzisiaj będziemy o tym mówili przez cały dzień. Także będziemy chcieli Wam pokazać po południu, jak wygląda szkolenie, kiedy jest egzamin, czyli tak zwana pozoracja. Kiedy samochody płoną, kiedy się coś dzieje, kiedy na przykład wybuchła butla gazowa i teraz musimy szybko zadziałać, aby było jak najmniej ludzi poszkodowanych, aby ratownicy byli bezpieczni. Dzisiaj będą także służby profesjonalne, jak straż pożarna, brały w tym udział i to jest nasz standard. W ten sposób uczymy młodych ludzi, jak mają tworzyć zespół i jak mają być przygotowani na przystanek Woodstock. I my za moment rozpoczynamy nasze spotkania, czyli tradycyjne spotkanie liderów przed przystankiem Woodstock. Rozpocznie Remek, czyli osoba, która przygotowuje całe zabezpieczenie przystanku Woodstock. Przekażemy najświeższe wiadomości, a dzisiaj będziemy przez cały dzień dyskutowali o wszystkim, co może się na przystanku Woodstock zdarzyć i jak najlepiej się przygotować. Jeszcze dzisiaj czeka nas pozoracja, którą będziemy chcieli pokazać w TVN24. Grupę pierwszą, czyli możesz tam przejść. Chodź, grupa do bezpieczenia. Dawaj, dawaj, sprawnie. Dobra, grupa numer 2, czyli grupa medyków. Grupa numer 4 to jest pomoc szpitala. A Sebastian na bramę.
Ewakuacja. Ja? Deski. Trzy. Palcem trzy. O jedną jest za trzy. Tradycyjnie przygotowaliśmy pozorację. Pozorację, która jeszcze raz pokaże, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do tego wszystkiego, co się może wydarzyć na przystanku Woodstock. Tego zawsze uczymy podczas naszych szkoleń, a więc namioty, samochody, tu gdzie ludzie przybywają, gdzie ludzie mieszkają, gdzie takie zdarzenia mogą mieć miejsce. W tym przypadku będzie to butla gazowa, będzie to wybuch tej butli i teraz kolejność zdarzeń z naszej strony jest to według procedur, a więc będzie wezwana straż pożarna, będzie wezwane pogotowie. Także nasze służby będą musiały natychmiast zabezpieczyć teren, zająć się osobami poszkodowanymi, zająć się tymi osobami według triażu i zbudować szybko szpital polowy. To wszystko przerabiam na każdych szkoleniach, a dzisiaj taka nasza ostatnia powtórka przed najpiękniejszym festiwalem świata. Jesteśmy obserwowani przez telewizję TVN. Jak widzicie, moi drodzy, bardzo poważne zdarzenie, pożar samochodu, trzeba zabezpieczyć butlę gazową, którą trzeba schłodzić, bo nie wiadomo, co może się zdarzyć. Bardzo szybka, sprawna akcja straży pożarnej, zabezpieczenie terenu, przyjazd karetki pogotowia i przez cały czas jesteśmy na słuchu centrum dowodzenia. To centrum dowodzenia jest najważniejszym ogniwem tej całej akcji, a więc musimy non-stop informować, co się dzieje i cały czas mieć wgląd na wszystkie zdarzenia, które muszą być bezpieczne dla wszystkich innych uczestników przystanku Woodstock. Zlokalizowaliśmy miejsce, zabezpieczyliśmy to miejsce, teraz trwa ewakuacja wszystkich poszkodowanych z tego miejsca. Czekają karetki, jest szpital, wszyscy gotowi do swoich czynności ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zdarzenie na polu namiotowym, zapalił się samochód, od niego zapalił się namiot, w pobliżu drugi namiot zbił z butlą gazową, w związku z tym było to realne zagrożenie wybuchu. Centrum dowodzenia miało tą informację od patrolowców, szybka dyspozycja straży pożarnej, która była na oazie, wjazd, ugaszenie i w tym momencie przejście do ewakuacji i poszkodowanych, i osób postronnych, które były w namiotach sąsiadujących. A powiedz mi, jak triaż, co tam się wydarzyło, jakie są osoby, jak poszkodowane? Główne obrażenia to były związane z tym ogniem, czy jakieś oparzenia i rany szarpane, związane z tym, że ktoś na przykład szybko wychodził z namiotu i to było takim największym problemem. Powstały osoby, drobne otarcia, nic poważnego. I ten teren już jest spokojnie zabezpieczony? Teren jest bezpieczny, wszyscy są poszkodowani w takim strefie bezpiecznej w szpitalu, no i stamtąd dalsza ewakuacja do szpitala poza polem. I teraz tylko musimy nadać komunikat na przystanku, co gdyby się coś takiego wydarzyło, że właśnie ostatnia osoba poszkodowana wyjeżdża z tego terenu. Teren jeszcze będzie sprawdzony. Idzie do szpitala, także my jesteśmy wolni. Jeszcze sprawdzimy tylko dla pewności całą okolicę, samochody, namioty. Czy wszyscy mogą wrócić do swoich namiotów i możemy powiedzieć, że ten pożar został zażegnany. Możemy w dalszym ciągu oddać się zabawie. Cały czas festiwal trwa, a my teraz zajmiemy się bardzo szybko wszystkimi poszkodowanymi. No moi drodzy, możemy tylko podziękować wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do nas, aby razem z nami pokazać, jak bardzo jesteśmy przygotowani do przystanku Woodstock. Słońca jak nie było, tak nie ma. W związku z tym już wracam do gry. O, właśnie. Dziękujemy wszystkim przeszkolonym u nas ludziom z pokojowego patrolu. Wielu tych, których tutaj widzicie, są z nami od prawie dwóch dekad. Wiele osób daje swój czas, bardzo cenny, rodzinny, zawodowy, aby przyjechać do nas, jako instruktorzy, którzy na co dzień, to właśnie oni na co dzień, tu, w tym miejscu, uczą tych, którzy zgłaszają się, aby później pracować na przystanku Woodstock. To działa przez cały rok, a więc zgłaszajcie się. Nawet mamy lipcowe, specjalne szkolenia, bo tak dużo osób chciało nam pomóc i chce przejść te szkolenia pokojowego patrolu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przygotowali całą logistykę, czyli naszej ekipie fundacyjnej, strażakowi, który się w fundacji zajmuje wszystkimi tymi sytuacjami związanymi ze szkoleniami. Mai, która będzie prowadziła cały szpital i EMO na przystanku Woodstock. Tym się bardzo chwalimy, z tego jesteśmy bardzo dumni. 320 osób, które tworzą ten szpital, to są paramedycy, medycy, to są ludzie, którzy przyjeżdżają swoimi karierami,
karetkami pogotowia. To jest mnóstwo sprzętu, które tworzy prawdziwie dobrze wyposażony szpital. To jest absolutny ewenement. Pamiętajcie, że to jest jedyny festiwal, na którym także Woodstockowicze oddają krew. I ten apel, który ukazał się w mediach, taki bardzo mocny w tonie, jeżeli nie będzie Woodstocku, to ta zbiórka jest zagrożona. To jest okres wakacji, gdzie tej krwi brakuje. A ta krew po prostu ratuje życie. Absolutny znak równości między festiwalem, o którym się tyle dyskutuje, czy jest dobrze zorganizowany, czy jest źle zorganizowany. Jest świetnie zorganizowany. My nie mamy większego wpływu na to, co się może wydarzyć w głowach ludzi złych, którzy będą chcieli zrobić coś niefajnego na tym festiwalu. Ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby wszelkie skutki takich działań były natychmiast usuwane i bardzo profesjonalnie zabezpieczane przez naszą ekipę pokojowego patrolu. Dziękujemy, że chcecie do nas przyjechać. 3., 4., 5. dzień sierpnia. Cieszymy się, że załoga TVN-u jest obok nas, że także medialnie pokazuje bardzo obiektywnie, bo pokazuje nas. Ocena należy na końcu do was, czyli do rodziców, do tych, którzy chcą do nas przyjechać. Przyjeżdżajcie do nas także w jednym celu, abyśmy tę imprezę zrobili razem, aby ten festiwal był taką naszą wspólnym byciem, abyśmy mogli pokazać wszystkim, że właśnie to my także dbamy o bezpieczeństwo siebie nawzajem i dzięki temu, no nie na próżno mówimy, że jest to najpiękniejszy festiwal świata i niech ten festiwal nadal pięknie gra, rozwija się wraz z wami i niech to będzie festiwal Made in Poland. Z Szadowa bardzo was gorąco pozdrawiamy, ściskamy, wpadajcie tutaj, wchodźcie na nasze strony internetowe, szukajcie wolnych terminów na szkolenie pokojowego patrolu i bądźcie razem z nami.